Dzień dobry, witam Was serdecznie w trzecim odcinku serii Pierwsze Kroki, przeznaczonej dla osób, które właśnie zaczynają karierę zawodową i realizowanej przeze mnie we współpracy z Pracuj.pl. Dziś porozmawiamy sobie o praktykach i stażach. A konkretniej o tym, po co tak naprawdę bierzemy w nich udział, czego możemy po nich oczekiwać i czego pracodawca może oczekiwać po nas. Wiele osób, jak słyszy praktyki, to myśli wyzysk. Myśli darmowa siła robocza do wykonywania najprostszych zadań. A to nie do końca tak działa. Pamiętacie jeszcze WF w szkole? Na WF-ie graliśmy w piłkę, w kosza albo robiliśmy przysiady i nie dlatego, że w przyszłości mieliśmy zostać piłkarzami, koszykarzami albo przysadzistami, tylko dlatego, że w ten sposób ćwiczyliśmy nasze mięśnie. Bo wykonywanie pewnych czynności niekoniecznie musi tylko bezpośrednio zwiększać naszą sprawność w wykonywaniu tej jednej konkretnej czynności. Często stanowi tylko ćwiczenie, które ma zwiększyć naszą wiedzę czy sprawność w jakimś szerszym zakresie. Ja w swojej pracy miałem styczność z wieloma praktykantami i stażystami i sam spędziłem kilka miesięcy na praktykach i patrząc na tych wszystkich ludzi i na siebie z perspektywy tej dekady myślę sobie, jak wiele cierpliwości musi mieć pracodawca do dopiero uczących się pracowników. Opowiem Wam pewną historię. Kiedyś w jednej z moich poprzednich firm mieliśmy w planach wykonać pewien mały, eksperymentalny projekt z pomocą stażystów. Nic ważnego w gruncie rzeczy bardziej, żeby ich czegoś nauczyć, niż żeby faktycznie wykonać jakiś produkt. Jedna z moich koleżanek przygotowała wytyczne, brief i następnie usiadł do tego stażysta, projektant. Przygotowując interfejs, wprowadził do niego kilka zmian, bo tak mu się podobało i nie skonsultował ich z tą prowadzącą projekt. Potem przekazał to stażyście grafikowi, który też wprowadził kilka zmian, oczywiście nie konsultując tego ani z nim, ani tym bardziej z dziewczyną prowadzącą projekt. Potem usiadła do tego programistka, stażystka i zgadnijcie co, też wprowadziła swoje zmiany, nie konsultując tego z nikim, kto pracował nad tym projektem wcześniej. W efekcie powstał produkt, którego wymyślająca go osoba nie była w stanie ani rozpoznać, ani zrozumieć. Bo jednym z podstawowych wymagań większości zawodów jest umiejętność pracy w zespole. Moje doświadczenie z praktykantami czy stażystami jest takie, że mimo istnienia zajęć w grupach na studiach, nie mają tej umiejętności. Uważam, że szkoła nie robi dobrej roboty w tym zakresie, bo zwykle praca w grupie to jest po prostu jedno większe zadanie wykonywane w grupie mniej lub bardziej zaangażowanych osób, a nie jakiś konkretny podział obowiązków. Więc prawdopodobnie idąc na praktyki jesteście przyzwyczajeni do samodzielnego podejmowania decyzji i nie konsultowania ich z nikim, no bo z kim. I to musicie odrzucić. Dla własnego dobra, bo praktyki mają przede wszystkim czegoś was nauczyć, a nie będziecie w stanie niczego się nauczyć, jeśli nie będziecie słuchali. I tu jest potrzebny pewien balans, bo z jednej strony jest potrzebna kreatywność, inicjatywa i samodzielność, ale z drugiej strony trzeba rozumieć podział obowiązków, potrafić i chcieć się czegoś uczyć, potrafić słuchać, tak żeby z jednej strony nie być tym, który robi coś tylko jak mu się to pokaże palcem, ale z drugiej strony nie być też tym, który nie potrafi z innymi grać do tej samej bramki. I jeszcze jedna rzecz a propos słuchania. Zdarzało mi się usłyszeć od praktykantów, że oni na tych praktykach to się w sumie niczego nie nauczą. Tyle, że z reguły wyglądało to tak, że przychodzili do firmy, siadali przed komputerem, odpalali Facebooka i ewentualnie robili coś, jak ktoś ich poprosił. Praktyki to nie jest szkoła, do której przychodzisz, siadasz na krześle i czekasz, aż ktoś cię czegoś nauczy. Praktyki to jest okazja, żeby zobaczyć, jak od środka działa firma, zadać pytania ludziom doświadczonym w zawodzie i sprawdzić, jak to wszystko działa, no, w praktyce. I to w waszym interesie jest wykorzystać to narzędzie, wykorzystać to ćwiczenie w najbardziej efektywny sposób. Zadawajcie pytania, obserwujcie innych ludzi, sprawdźcie, jak pracują ci bardziej doświadczeni. Nie zakładajcie, że wszystko wam spadnie z nieba, bo to was dotkną potem konsekwencje takiego myślenia. Wasza przyszłość jest w waszych rękach. Tyle ode mnie na dziś. Po raz kolejny zapraszam na Pracuj.pl, gdzie znajdziecie m.in. podstronę przeznaczoną dla osób zaczynających karierę zawodową, a na niej informacje o stażach i praktykach. Póki co to ostatni odcinek, ale dajcie znać, jak wam się podobała ta seria, to być może za jakiś czas wrócimy z kolejnymi. Tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się, na razie.